Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 18 odcinku serii King's Bounty Wojownicza Księżniczka na moim kanale. I dzisiaj desantujemy się tutaj i idziemy bić ten trochę silniejszy oddział. Niby trochę silniejsi, ale no come on, ja mam magię, tak? Ja mam magię, więc nic z tym nie zrobicie. Wybić im najpierw jednostki strzelające, to jest podstawa. Jak nie będą już mieli jednostek strzelających, to już będzie easy. Dobra, dwóch gwardzistów to nie są straty. Dobra, mamy dużo szału, więc jest spoko. No, 300 HP mu ściągnąłem, więc jest git. Dobrze, drugi padł. No to trolle są już wspomnieniem. Inkwizytorzy zaraz też będą tylko przykrym wspomnieniem. Defensywa. A zaraz jeszcze postawimy mur. Tak, żeby przeciwnik nie mógł podejść do nich chłopami. Jeszcze rzucimy spowolnienie na chłopów. Tak, żeby można ich spokojnie tutaj naparzać. Więc poproszę tak, kamienny mur tutaj. Jest. Spowolnienie razy dwa. Spowolnienie raz. Spowolnienie dwa. O, to było chamskie. Wzmocnienie ataku gwardzistów jak najbardziej. Niech oni padną. Bo tu potem zbuduje się drugi mur. Dzięki czemu chłopi będą mieli trudniej do przejścia. Zacznijmy też, kurczę, używać tych... jak to się nazywa, tych zwojów, bo mam ich tutaj dużo, nie używam ich. Medykobocie, napraw mojego bota. Nie wie, chociaż nie, no dobra, oni są tak powolni. Mój smok nie będzie zadowolony, że musi znowu zbudować drugi mur. Więcej trujących czaszek na niego. Jeszcze zarazę. Po czemu nie?
Dobra, uleczymy trochę jednostek. Po czemu nie? Podejdź tu, w to miejsce, to będzie idealne miejsce i dawaj. Świetnie. Wskrzeszenie dobrze siadło tym razem. Co jeszcze rzucimy mu na łeb? Mam pewien pomysł. Aaaa, dobre, dobre. Coś czuję, że pułapka to będzie moja nowa ulubiona broń. Miażdżący cios. Nie, przyspieszenie many weźmiemy. Przyspieszenie many będzie fajniejsze, bo będzie dawało więcej many. Wprawdzie będzie żarło dużo szału. Czy coś tu jest jeszcze do wykopania albo coś? Nie, nic tu nie ma, ale tutaj coś mogę podpłynąć, tak? Coś ciekawego? Nie. Dobra, odwrót, bo tutaj dostaniemy łomot i to taki konkretny. O, ale tu jest skarb. Fajnie, to mi się podoba. Tutaj mamy... Uuuu, rycerze! 160. 8, 16 na 18. Aha, czyli rycerze to jest taka softowa wersja paladynów. Dobrze. Skoro tak... Są dobre wieści, skoro to jest taka softowa wersja paladynów, ale jest ich tam aż 150, to... Nawet jeżeli są w softowej wersji, to ja i tak dam radę mieć ich więcej niż tych 7 paladynów, których mam teraz. No, to było, to mogłoby być dobre. Co my tu mamy? Równa siła. I don't think so, bitch. Chodź tu. Czy mają jakieś jednostki zasięgowe? No mają. Aha! Dobrze, defensywa. Ja tu mam plan. Ja mam plan, zabawimy się z chłopami, wiecie? Zaraz zobaczycie, jak my się z nimi zabawimy. Tylko musimy wybić łuczników oraz trolla. I zbudować mur. Dobra. Pierwsze co, troll. Jeszcze raz. Dobrze. Teraz ty się broń. Dobrze. Świetnie, zaraz będziemy mogli postawić sobie murek. Podejdź tutaj. Gromadzicie się wszyscy wokół tego typa po prostu. Zaraz. Tak. Teraz potrzebujemy tak. Mur. Tutaj, w to miejsce, poproszę.
Dobrze, teraz tak, spowolnienie. Okej, pułapka tutaj, zasadzka! Na więcej ruchów czekaj. Ty podejdź tu. Trochę broń. Ty wejdź tu. Stój tutaj, w defensywnej postawie. Teraz musimy zrobić tak. Ty podejdziesz tutaj, przyjacielu mój. Ty się będziesz bronił, tak? Zaczyna się nowa tura, świetnie. Odpalmy tutaj tamtych jednych chłopów, a tym drugim wrzucimy spowolnienie. Dobrze, ty się broń. Ty zabij tutaj tych łuczników. Ty, przyjacielu, wzmocnienie ataku i połóż tych chłopów, niech leżą. Bo zaraz się zabawimy. Dobra, i teraz potrzebujemy tak, smoku, odsuń... Cholera. Dobra, wykończcie tych. Bo ja mam plan. Złośliwy, wredny, chamski plan. Jak zabawić się z chłopami? Mam tyle many? Mam! Hej, chłopi! Chłopi, patrzcie! Czekamy tu na was! Mamy dla was otwarte przejście! Chodźcie do mnie, chodźcie, patrzcie! Tylko dwie jednostki, dacie radę! Dacie radę, chłopi! O, nie daliście rady! O, ale spokojnie, chłopi! Teraz na pewno dacie sobie radę! Na pewno przejdziecie, prawda? Na pewno dacie radę! Dacie radę, chłopi! Ja w was wierzę! Chodźcie, chodźcie! O, znowu nie daliście rady, o, jak mi przykro. Nie no, spokojnie, już w trzecim miejscu na pewno nie będzie pułapki. Jestem tego pewien. Spokojnie, możecie iść. Oj, 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 no bardzo mi przykro. Szkoda, że nie mam jeszcze wskrzeszania, bo zdążyłbym sobie wskrzeszać cały oddział. Wszystkie oddziały w sensie. I zerowe straty własne bym jeszcze miał. Tu jest wejście, dobra. Miejski sklep. A w tym sklepie... Gwardziści, okej. Widmo lub amok, ale ja chyba mam oba już te skillsy. Co mamy tutaj? Mandolina z drzewa orzechowego. Okej. Okay. Lekki stalowy kirys. Takie sobie. Ożywienie. O, tego skillsa na pewno nie mamy, więc trzeba będzie wziąć. Zobaczmy, co jest tu. Lekka kurtka. A, to jest to samo, co miał Rychu. Spoko. O, zestaw Inkwizytora. Przebudzenie smoka, bezradność i widmo. A co mogę kupić tu?
Cóż to za ważna sprawa, że aż wymaga odciągnięcia mnie od rocznych rozliczeń finansowych. Minister finansów i królewski skarbnik ma, jak wiadomo, niezwykle mało wolnego czasu. Tylko w tym tygodniu muszę wymyślić 2, a może i 3 nowe podatki. To nie jest robota dla obiboków. O, nowe podatki! Tak, skąd my to znamy, prawda? Ten budynek przypomina raczej świątynię. Zgadza się. Wcześniej rzeczywiście mieściła się tutaj świątynia, ale jego wysokość, Dominion I, nie może pozwolić, by państwowe zasoby marnotrawione były na takie zbędne luksusy jak sanktuaria, świątynia, nie czy inne niedochodowe przybytki. Nowa Werona ma stać się nowoczesnym, rentownym królestwem. Czasy, gdy pieniądze państwa marnowano na nonsensy takie jak jakość życia, odeszły w zapomnienie. Jeśli coś nie przynosi dochodu, to dla nas nie istnieje. Proste. I to się nazywa... Jezus, była nazwa na to, jak się nazywa takie państwo, bo była taka szkoła filozoficzna, która zakładała, że właśnie państwo ma zarabiać na siebie, ma być przede wszystkim dochodowe. Jezu, jak ona się... No nie przypomnę sobie tego. Ona miała coś wspólnego z merkantylizmem. Dobra, może to pohandlujemy w takim razie. Skarby państwa nigdy nie rezygnują z dodatkowych źródeł dochodu. Możesz obejrzeć nasze sobie skonfiskowane dobra. A co do więźniów, to ci, którzy winni są lżejszych przestępstw, mogą spłacić swój dług wobec społeczeństwa, pracując w charakterze najemników. Arcymagowie! O tak! Błogosławieństwo i uzdrowienie. Odwrót, 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 bo musimy się teraz dobrze zastanowić. Chodźmy w jakieś bezpieczne miejsce, gdzie będę wiedział, że nikt mnie nie zaatakuje. Nie no... ciśniemy tutaj, do Debiru. Ale tutaj muszę przyznać, że też jest ładnie to zrobiony ten zamek. Mimo, że jest mniejszy, chociaż no, Verona jest naprawdę dobrze zrobiona. Jest o wiele lepiej niż Kronberg zrobiona. To muszę przyznać, że tym razem deweloperom o wiele lepiej wyszła stolica. Uzdrowienie sobie zostawimy na zwoju. Smoczych strzał nie potrzebujemy. Kamienną skórę zostawimy na zwoju. Tego nie potrzebuję. Magiczne źródło. Zostawimy sobie też na zwoju. Dwolina na pewno nie chce na zwoju. Zarazy i trującą czaszkę zużyjemy. Księgi zła nie chce. To możemy sprzedać, bo to jest uselessowy item. Czy ja to chcę? Nie, nie potrzebujemy tego. Te jaja sobie zachowamy na wypadek, gdyby były potrzebne do jakichś grubszych akcji. Pokażcie mi jeszcze moje skillsy. Czy ja tu mam coś pod arcymagów? Nie, nie mam nic pod arcymagów. To jest przykre i smutne. Najbardziej przykre i najsmutniejsze jest to, że nie mam jeszcze koncentracji. A bardzo bym ją chciał. Ale za to mamy chwałę, którą moglibyśmy sobie wziąć. Co wymaga koncentracja? Możemy. Dobra, bierzemy chwałę w takim razie. Więcej dowodzenia. Zawsze na propsie. No, ta koncentracja będzie nam tutaj potrzebna, bo koncentracją będziemy sobie regenerować manę i transmutacją będziemy regenerować manę. Ale to będzie OP wtedy. Jezus, Amelia będzie tak wykokszona w kosmos, że ona będzie zamiatać tutaj przeciwników. Że ona powyciera przeciwnikami podłogę jak Palpatine Luke'em w Nowej Nadziei. Nie, w Powrocie Jedi, sorry.
Nie licząc tego, że levele w tej części lecą w chory sposób. Naprawdę, albo ja jestem już tak przezajebiście cudowny w tą grę, co wątpię, to jest najmniej możliwa opcja, albo po prostu zrobili tutaj dużo zmian i względem legendy, która no była o wiele trudniejsza moim zdaniem. W legendę o wiele trudniej mi się grało. Przecież my nie mamy nawet 20 odcinka. Ja mam... Mamy tyle leveli, ile mamy odcinków. To jest level na odcinek prawie, że. Pokażcie mi tych rycerzy. Co oni mają? Stalowa zbroja. Okej. Okay. Biegłość. Okej, waleczność. Zabójca smoków. Okej. Dobra. Pierwsze co, to musimy zniukować ich jednostki strzelające. Bo bez tego nie będą w stanie mi nic zrobić. Teraz tak, tutaj defensywa. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem, nie? Z mechanika żywcem wzięta z Heroesów. W trzecich Heroesach właśnie coś takiego było. Teraz sobie o tym przypomniałem. Łowca skarbów? O, bliski skarb. Bierzemy. I wy podejdziecie tam. Takie właśnie gry powinny być, w sensie powinny być właśnie tak zaprojektowane, żeby na domyślnym poziomie trudności, na jakim teraz jest ustawiona gra, czyli na normalu, żeby dawała przyjemność z gry, a nie tak jak to było w przypadku właśnie legendy, gdzie na normalu graliśmy, a ja czasami nie wiedziałem, co mam robić. No, dlatego legenda była gorzej zaprojektowana niż księżniczka. Przynajmniej z tego, co na razie widzę. Zaraz postawimy jeszcze mur, za którym schowamy nasze jednostki. Dobrze! A tutaj podrzucimy paladynów. Jednym i drugim podniesiemy zaraz obronę. Obrona raz. Obrona dwa. Wy czekajcie na razie. Ty przeleć tutaj. Dobrze. Ty cofnij się o jedno pole. Do muru potrzebujemy 9 szału. Zaraz będziemy to mieli. Wzmocnienie ataku. Dobra, mamy to. I teraz możemy przesunąć nasze jednostki.
tutaj. Cofnij się trochę. Teraz mur. Podejdź jeszcze tutaj. Tu będziesz stał i tu będziesz tankował. Ty się na razie broń. Teraz potrzebujemy tak, spowolnienie na was. Ty się broń. Dobra, tu zaraz wskrzesimy tego jednego gwardzistę, bo jego cofnę spokojnie. Tutaj postawimy pułapkę. Niech on się broni. Ty, dawaj wskrzeszenie. Come on. Magiczne źródło bierzemy stąd. Płonąca strzała na nich. Niech tutaj zostaną, w takim małym właśnie staku. Dzięki temu będzie można łatwiej ich wytankowywać wszystkich. O, a może jednak nie. A może jednak tak. Dobrze, i teraz robimy tak. Dobrze! Oj, nie tak. Teraz już mniej dobrze. Drugi oddech. Dzięki temu damy mu obronę. Chociaż nie, ty jeszcze czekaj. On nie może czekać, dobra. Dobra, niech on zaatakuje. Teraz zrobimy tak. Płonąca strzała tutaj. Raz. Kamienna skóra. Tak, dobrze. Temu będziemy dobrze ich tankować w tym miejscu. Straty będą minimalne. Łowca skarbów? Odległy skarb, dobra, mało ważne. Dawaj, smoku, dawaj. Dobrze, dostał, świetnie. Teraz robimy tak, teraz ty się broń. Dobra, dostał tam jakieś żałosne obrażenia. I żałosne obrażenia zadał naszemu murowi, to jest ważne. Bo my teraz musimy skupić się tutaj na wybiciu tych jednostek oraz na utrzymaniu przy życiu. O właśnie, moich gwardzistów. Teraz tak, tutaj defensywa. Oj, 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 tak nie chciałem, żeby podszedł. Najpierw chciałem tej pułapkę mu postawić. Ale skoro nie mogę, to podpalamy płonącą strzałą. Raz. I dawaj w potylicę go. Dobrze. Na razie straty są minimalne i to jest fajna wiadomość. To mnie bardzo cieszy. I ilu straciliśmy w tej bitwie? Przyjrzyjmy się. Dwóch gwardzistów. Wspaniały wynik. A wpadł nam level znowu. Wieszenie razy 4. Spoko. Chwila, bo tutaj chodzi ten taki duch czy coś. A ja na razie nie chciałbym z nim walczyć. Sprawdźmy jeszcze.
Widmo, czy ja mam tego skilla? Nie, nie mam, a więc bierzemy jeden raz widmo. O, tak, koncentracja, to jest to. Co w umyśle jeszcze? O, trofea mamy, fajnie, bierzemy trofea. Trofea się zawsze przydadzą, bo teraz został nam już tylko... Została nam w zasadzie tylko chwała do wbicia na koniec i potęga ducha, więc spoko. Tutaj z mocy musimy jeszcze trochę powbijać skillsów. A co tu mamy? Alchemię. Dobra, weźmiemy tą alchemię, też się może zawsze przydać. Masakra, ona ma taki level, jaki mamy odcinek. Dobra, teraz musimy przeczekać ten oddział. Czyli tu już potem nie mogę nic wbijać. No okej, spoko. Dobra, on sobie tam gdzieś idzie, to my podjedziemy szybko tutaj. Amok i widmo. Ale ja chyba amok mam, prawda? Mam amok i widmo mam, okej. Okay. Idziemy dalej. Pokażcie mi tutaj, co tu jest. Oddech, piekieł, ożywienie. Ożywienia nie mam. Ożywienie było tutaj, no? Nie, w zniszczeniu? Tak, w zniszczeniu było ożywienie. Okej. Okay. Jeszcze tutaj, co tu było? Przebudzenie smoka, bezradność i widmo. To już wszystko mamy. Tutaj ta kurtka mnie interesuje. Ale tutaj potem chciałbym ulepszyć ten przedmiot do tej sukienki czarodziejki. Zobaczymy potem, jakie on tam da skillsy. Błogosławieństwo i uzdrowienie. Czy ja już mam błogosławieństwo? Chyba mam. Tak, mam. I uzdrowienie też mam. Zobaczmy teraz, czy jak ja się cofnę tu, to powinien być bezpieczny, co nie? No i taką mam nadzieję. Nie chciałbym, żeby teraz ten bohater silny ruszył tutaj w moją stronę. O właśnie, niech on tam sobie idzie. Bo wolę, żebym to ja po niego przyszedł, niż on po mnie. Dzięki temu, jak go pognamy, to tu będzie można sprawdzić sobie te lokacje. Tu i tutaj, aż do mostu. Ale tym zajmiemy się dopiero w kolejnym odcinku, ponieważ ten już jest wystarczająco długi. Tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z King's Bounty, gdzie pójdziemy właśnie tutaj pokonać tego bohatera i oczyścimy ten fragment aż do mostu. No a potem zobaczymy. Ale dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście. No i na razie.